Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Początek kampanii wyborczej, po podróży poślubnej wypoczęty. Jesteśmy już tydzień po powrocie z podróży poślubnej. Tydzień w kampanii to wieczność, bardzo dużo się dzieje. Mamy świeżo co za sobą weekend, podczas którego odbyliśmy pierwsze spotkania w ramach trasy wyjazdowej już kampanii wyborczej, bo wcześniej objechałem cały kraj w ramach kampanii prawyborczej, w tej chwili kampanii wyborczej. Byliśmy w Radomiu, w Łomży, w Skierniewicach, w Sieradzu. To tylko cztery spotkania, a będzie ich znacznie, znacznie więcej. Serdeczne gratulacje. Dziękuję tak bardzo. A propos ślubu, natomiast rozpoczął Pan swoją kampanię, objazd Polski właśnie od Radomia. Dlaczego? To inicjatywa lokalnych działaczy. W zarządzie naszej partii jest Marek Szewczyk, lider naszego środowiska, prawnik właśnie z Radomia. Poza tym w tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie organizacyjnym naszego komitetu wyborczego. Cały czas rozbudowujemy sztab, załatwiamy mnóstwo rzeczy i po prostu z czysto takiego geograficznego punktu widzenia jest blisko, jest nam wygodnie pracować rano w sztabie, na wieczór przyjechać na spotkanie, na noc wrócić do Warszawy. Te duże miasta oddalone mocno od Warszawy zostawiamy na następne miesiące. A jak z organizacją funduszy kampanijnych? Podobno banki odmawiały Wam kredytów na kampanię. Ciągle rozmowy trwają, natomiast duże banki, to nie ma zresztą wielkiego zaskoczenia, duże banki spodziewał odmówiły się pan tego? Tak, ja osobiście się spodziewałem, niektórzy inni byli większymi optymistami, myśleli chyba, że to działa bardziej biznesowo. Ja od początku wiedziałem, że kwestia kredytowania kampanii wyborczej jest kwestią polityczną. Jedne banki zależne są od rządu, inne od zagranicy. Ani rząd, ani czynniki zagraniczne nam nie sprzyjają, więc to oczywiste, że nie będą chciały też wesprzeć naszej kampanii wyborczej i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jesteśmy siłą niezależną. Wbrew temu też, co sugerują nasi konkurenci z PiS-u, nie wspiera nas nikt z zagranicy. No tak, w odróżnieniu od wielu ruskich honucach. W odróżnieniu od wielu partii politycznych Zachodu nas nie skredytuje żaden zagraniczny bank, niezależnie czy ze Wschodu, czy z Zachodu i myślę, że tak właśnie powinno być. Tak powinni działać politycy. Będzie My się zbiórka? Utrzymujemy dzięki darowiznom. Tak, ta zbiórka już trwa. Już trwa od dobrych kilku dni i daje nie najgorsze efekty. Nasi sympatycy są ofiarni. Zachęcam, żeby też wchodzić na nasze profile społecznościowe. Tam podajemy dane do przelewów, czy na stronę, na której można też ściągnąć formularz do zbiórki podpisów, bosak2020.pl. No to tyle, jeśli chodzi o reklamę. To nie tyle reklama, co powiedziałbym zachęta do włączenia się, dlatego że taka kampania prezydencka, choć kandydat jest jeden, opiera się na setkach, o ile nie na tysiącach wolontariuszy. 100 tysięcy podpisów samo się nie zbiera, spotkania się same nie organizują, w samym sztabie zaangażowane jest kilkadziesiąt osób. A co ma pan do zaproponowania mieszkańcom naszego regionu? Jednym słowem, dlaczego radomianie mieliby zagłosować na Krzysztofa Bosaka? Z tych samych powodów, dla których mogą zrobić to wszyscy inni obywatele naszego kraju. Nie oszukujmy się, kampania prezydencka to nie jest kampania, w której formułuje się program dla każdej gminy z osobna. To jest program, w którym przedstawia się swoje odczytanie racji stanu. I ta racja stanu myślę, że może przekonać konserwatywnych mieszkańców Radomia. To znaczy my uważamy, że polska tradycja zasługuje na kontynuowanie. Suwerenność naszego państwa polskiego powinna być obroniona przed zewnętrznymi siłami, które próbują ją uszczuplić. Powinniśmy być dumni ze swojej tożsamości, nie przepraszać za granicą za to, jacy jesteśmy, że Polska jest krajem i narodem Polacy są chrześcijańskim. Zachować swoje wartości, wspierać rozwój gospodarczy naszego państwa, a nie brnąć w coraz większy powiedziałbym socjalizm, a to nie do końca trafne, w coraz większą socjaldemokrację. PiS jest partią nominalnie prawicową, która w tej chwili realizuje program socjaldemokratyczny. Jeżeli więc... No socjaldemokraci w tym momencie, tacy, którzy się przyznają do tego, że są socjaldemokratami, przynajmniej to chyba dostają palpitacji serca, bo nie widzą tam na pewno demokracji. Krzyczą, że nie ma demokracji w PiSie. To jest pytanie o to, jak się pojmuje demokrację. Moim zdaniem w tej chwili mamy taki zamęt pojęciowy, taki mętlik, że jedyne proste wyjście z tego dylematu to jest po prostu uznać, iż demokracją jest przeprowadzanie wyborów i uczciwość przeprowadzania tych wyborów. No to prawybory w Konfederacji pokazują, że chyba to jest jedna z najmocniejszych. Nawet lewicowi publicyści zauważyli, że daliśmy pokaz demokracji. No i bardzo mi też miło i to jest zaszczyt, że w tym właśnie demokratycznej rywalizacji otrzymałem nominację do startu w wyborach prezydenckich. Natomiast jeżeli weźmiemy całą demokrację w naszym państwie, to ona już wygląda dużo słabiej niż
ta demokracja, którą urządziliśmy sobie wewnątrz Konfederacji, choćby ze względu na przepisy wyborcze, które już zahaczyliśmy. Jest na przykład taki interesujący przepis prawa wyborczego, iż jedyny sposób finansowania komitetu wyborczego w większej skali to albo z subwencji budżetowej, albo z kredytu bankowego. Co ciekawe, nam nie wolno wziąć od nikogo pożyczki. Choćby byli ludzie, którzy chcą nam pożyczyć pieniądze, to nam zgodnie z prawem nie wolno tego zrobić. Nam nie wolno przyjąć darowizn przekraczających pewien rozmiar. Natomiast teoretycznie powinniśmy móc finansować swoją działalność z subwencji budżetowej dla partii politycznych, bo w ostatnich wyborach parlamentarnych nabyliśmy takie prawo, ale i to jest haczyk, a mianowicie okazuje się, że pierwsza transza subwencji wypłacona będzie w kwietniu, a wybory na to początku za późno, maja. Żeby tych pieniędzy użyć. No więc tak jeżeli, no sam pan redaktor już to dopowiedział. Więc tak naprawdę moim zdaniem o takiej pełnej demokracji to moglibyśmy mówić w następującej sytuacji. Mamy różne siły polityczne, one zbiorą podpisy i rejestrują się do wyborów odpowiednio wcześniej i następnie otrzymują takie same środki na prowadzenie kampanii i taki sam dostęp do mediów. I wtedy Polacy wybierają. A my od roku, kiedy istnieje Konfederacja, jesteśmy głównie obecni w mediach niezależnych, w różnych kanałach YouTube'owych, w telewizjach internetowych, a na głównych antenach, czy to TVN, czy TVP, tam nas nie ma. No już zaczynaliście się pojawiać. Zawsze to tak jest, że przy wyborach prezydenckich, kiedy jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to media, nazwijmy to te po liberalnej stronie, no zaczynają promować kandydatów konserwatywnych. O co pretensje mają trochę wyborcy? Czy no to jest stereotyp. Szczerze powiedziawszy, ja jako kandydat konserwatywny, w mojej opinii jedyny konserwatywny kandydat w tych wyborach, absolutnie nie czuję, żeby którakolwiek duża stacja telewizyjna nam sprzyjała. No, ale kampania dopiero się zaczyna, bądźmy dobrej myśli. A poza tym, jak mówię, liczymy na po prostu przekorę Polaków. Polacy są przekorni, kiedy ktoś próbuje im narzucić jakichś kandydatów, którzy są promowani przez media, a innych mocno krytykować, to Polacy zaczynają się dopatrywać, że coś tam jest, prawda, już ktoś ich próbuje oszukać. Dają swoją szansę. I tak było moim zdaniem przed wyborami parlamentarnymi. Wówczas telewizja publiczna bardzo mocno nas atakowała, i to wzmogło zainteresowanie nami i część Polaków przeniosła swój głos na nas wtedy. A czy to nie jest teraz tak, że politycy PiSu i sympatycy powiedzą, że cały ten program, o którym pan mówił w chwilę temu, to właśnie realizuje Prawo i Sprawiedliwość i gwarantem jego wykonania jest Andrzej Duda? Właśnie nie. W zeszłym tygodniu pan premier Morawiecki pojechał na przykład do Brukseli i zaproponował 3 nowe ogólnounijne podatki. Bez żadnej konsultacji w kraju, bez żadnych studiów, bez niczego. Z kolei pan prezydent Andrzej Duda, przypomnijmy, popierał traktat lizboński, na bazie którego w tej chwili narzucane są nam różne rzeczy z zagranicy. Bardzo blisko trzymał się ze środowiskami żydowskimi, które zaczęły od 2018 roku, szczególnie z Izraela, bardzo mocno atakować Polskę po nowelizacji ustawy IPN, gdzie w ekspresowym trybie z tej nowelizacji później się wycofywał. No to są takie sytuacje, gdzie my się głęboko różnimy. Jeżeli trzeba powiedzieć coś niepoprawnego politycznie, to prezydentowi Andrzejowi Dudzie to nigdy przez gardło nie przejdzie. Ostatnio zadeklarował na przykład, że gdyby środowiska LGBT wystosowały projekt ustawy, który byłby przegłosowany przez Sejm, to by się zastanawiał, czy to podpisać. Ja bym się nie zastanawiał. I konserwatywny kandydat nie może mieć tu wątpliwości. A co z ustawą 447, amerykańską ustawą 447? No to jest kolejna sprawa. Ucichło teraz? Ucichło. Dlaczego? Dlatego, że PiS wstrzymuje to. Zostały zebrane 100 tysięcy podpisów, złożone do Sejmu i jak kamień w wodę. Ja nie wiem, czy oni mają zamiar czekać aż do wyborów, żeby zacząć pracę nad tym projektem. Prezydent Andrzej Duda mógłby zabrać głos w tej sprawie, ale nie chce. To jest charakterystyczne. Kolejna sprawa. W ostatnich dniach wezwałem prezydenta Andrzeja Dudę do 3 wet w sprawie 3 szkodliwych ustaw, które znając życie niestety pan prezydent podpisze. Podatek cukrowy, dokańczenie grabieży ze środków z OFE, gdzie do rządu na podstawie 15-procentowego podatku od tak przyjętego z powietrza rząd sobie przesuwa 20 kilka miliardów do budżetu. No i trzecia sprawa, 2 miliardy dla TVP na partyjną propagandę PiSu. Prosto z pieniędzy podatnika, ludzie kupują, tankują, płacą podatki, pójdzie prosto na propagandę. Gdzie tu jest sprawiedliwość? A prezydent to wszystko pewnie podpisze, no bo podpisuje wszystko, co przyjdzie z rządu. To jest trochę trudnej sytuacji w tym momencie, jeśli nie chodzi się. Przynajmniej o ustawę tą przekazującą 2 miliardy na TVP. Nie zgodzę się, że jest w trudnej sytuacji, po prostu ma władzę i powinien z tej władzy korzystać. Dla dobra państwa, a nie dla dobra partii. Władza to także pewna odpowiedzialność, ryzyko i ponoszenie konsekwencji, to pan chciał powiedzieć?
Tak, tak, myślę, że można to w ten sposób ująć. Mhm, to... I oczywiście taki prezydent jak Andrzej Duda, który wywodzi się z PiSu, stoi przed bardzo trudną alternatywą. To znaczy może działać zgodnie z racją stanu i popsuć swoje stosunki z partią rządzącą, albo za cenę dobrych stosunków z partią rządzącą może nadwyrężać tą rację stanu. Natomiast moim zdaniem wybór powinien być prosty. Tam, gdzie mamy wybór pomiędzy partią i Polską, powinien wybierać Polskę. Jeśli pan miałby taki dylemat, racja stanu, a interes czy poglądy Konfederacji, wybrałby pan rację stanu? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak należy postępować w polityce. Mm-hmm. No i teraz chciałem jeszcze zapytać o sytuację, która była już no, parę lat temu w zasadzie na obchodach czerwca. W rocznicę. Była tutaj taka mała awantura w Radomiu, bójka, sprawa toczy się w sądzie. No i teraz jeden z uczestników, Andrzej Majdan, przyjechał do Radomia na rozprawę sądową. Ktoś mu przeciął przewód paliwowy w samochodzie. Jakby pan to skomentował? Nie słyszałem o tej sprawie. Ktokolwiek to zrobił, myślę, że postąpił źle i powinien być wytropiony przez policję i pociągnięty do odpowiedzialności. W ogóle dobrą metodą jest na dyskusję publiczną jest no, bijatyka? Nie, oczywiście, że nie jest dobrą. Ja słyszałem o tej sprawie, tej tutaj potyczki ulicznej. Ona zresztą zdobyła niewspółmierny rezonans także w mediach ogólnopolskich. Myślę, że była zupełnie niepotrzebna. Tam też powiedzmy sobie to, że była agresja z obu stron, bo była z jednej strony grupa narodowców, z drugiej strony grupa takich ochroniarzy, kodowców i jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, tam były dwie grupy nastawione na konfrontację, do takiej konfrontacji doszło, natomiast to zawsze należy potępiać. My jesteśmy narodem cywilizowanym, narody cywilizowane uprawiają politykę w ramach instytucji państwowych, w ramach debaty publicznej, przekonywania się na argumenty, a nie pokazywanie, kto komu da w nos na ulicy. To jest niepoważne, to jest szczeniackie i niezależnie ile lat mają osoby, które są w takie przepychanki uwikłane, to po prostu zawsze trzeba im powiedzieć, żeby nie robili w ten sposób. Natomiast to, co pan powiedział o przecinaniu komuś przewodów hamulcowych czy paliwowych, no to już jest działanie kryminalne. To już nie jest coś, że my możemy, prawda, wygłosić tutaj pouczenie co do kultury, ale to jest działanie kryminalne i tutaj jak najbardziej policja i służby powinny działać. Zresztą to niestety nie jest jedyny taki przypadek. Na szczęście nie jesteśmy w kraju, w którym jest terroryzm, czy to ideologiczny, czy polityczny. To było na dużo większą skalę w XX wieku, nie wiem, w Irlandii, w Niemczech, we Włoszech, gdzie różne radykalne siły polityczne i z prawa, i z lewa posuwały się do stosowania metod kryminalnych, czy terrorystycznych, porwań polityków, zabójstw, różne były straszne sytuacje. Polska zawsze była krajem spokojnym i ja bardzo bym chciał, żeby tak pozostało. Także z tego względu jestem przeciwnikiem dopuszczania islamizacji naszego kraju, na przykład finansowania, z zagranicy budowy meczetów nowych w Polsce. Czy w ogóle wpuszczania? Mówiąc islamizacja, bo to jeszcze jest... Przez islamizację rozumiem zwiększanie publicznej obecności islamu w Polsce poprzez budowę nowych meczetów, finansowanie nauczania islamu, szczególnie jego radykalnych odłamów, pozwalanie na to, żeby nauczyciele czy duchowni islamscy, którzy są w Polsce, wyjeżdżali na nauki do krajów, gdzie dominuje radykalizm muzułmański. Następnie oczywiście osiedlanie się w Polsce muzułmanów. Tutaj PiS ma moim zdaniem bardzo złą rolę, to znaczy Polacy bardzo mało wiedzą o rzeczywistej polityce PiSu, bo duże media o tym nie informują. PiS pozuje na partię, która ochroniła Polskę przed uchodźcami, których Merkel ściągnęła do Unii Europejskiej. I to fakt. Oni nie zostali wpuszczeni, nie dzięki polityce PiSu, bo PiS początkowo planował ich wpuścić, ale dzięki protestom społecznym. Natomiast, i chyba dzięki temu, że te wysiłki w tym samym czasie, kiedy słaba. Z Unii Europejskiej PiS nie przyjął tych uchodźców czy też imigrantów, to było przemieszane bardzo mocno, w tym samym czasie znacznie więcej przyjął w ramach imigracji zarobkowej. Wedle moich szacunków, uwzględniając dane za okres ostatnich 5 lat, dane oficjalne dostępne na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, migracje.gov.pl, gdzie są publikowane dane o ilości ważnych pozwoleń. Jeżeli porównamy liczbę sprzed 5 lat i obecnie ważnych pozwoleń dla obywateli państw muzułmańskich, to liczba muzułmanów obecnych w Polsce uległa podwojeniu. To nie są małe kwestie. W okresie, kiedy rządzi partia nominalnie konserwatywna i
retorycznie antyimigrancka, przynajmniej przeciwko nielegalnym imigrantom, oni się opowiadają, wpuścili legalnych kilka razy więcej niż cała Unia Europejska. I to trzeba podkreślać, dlatego że Polacy są bardzo dobroduszni, bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni, wbrew temu, co się mówi. Naprawdę poznałem wielu imigrantów, którzy żyją w Polsce i bardzo sobie chwalą, że im się tu świetnie mieszka. Ale to wszystko działa tylko dopóki mamy małe liczby. A jak się pojawiają wielkie liczby, to się zaczynają problemy. Więc ja zachęcam, żeby Polak był mądry przed szkodą. No i na koniec chciałem zapytać trochę przekornie, dlaczego Konfederacja chce 1 maja pochód pierwszomajowy urządzić w Warszawie? Przyznam, że o tym pomyślę, nie słyszałem. No ma być marsz 1 maja. No ale bez wątpienia nie w temacie pochód, święta pracy. No tak, ale pochód 1 maja. Nawiązuje pan do pomysłów związanych z naszą sytuacją w Unii Europejskiej zapewne, bo to jest też rocznica, o której się mało mówi, właśnie akcesji do Unii Europejskiej. Zawsze pamiętam, że siły prounijne wykorzystują ten termin, żeby sobie świętować. Świętować coś, co dla mnie zawsze było, jest i będzie utratą części polskiej suwerenności. No i ja uważam, że my możemy w ten dzień przypominać coś innego, to znaczy przypominać o wartości polskiej suwerenności. Organizowaliśmy w zeszłym roku taki Marsz Suwerenności. On się ukazał dużym sukcesem. Około 10 tysięcy warszawiaków czy Polaków z Mazowsza. Tym razem będzie mieć przyjechało. Charakter mocno wyborczy. W zeszłym roku też myślę, że taki miał, bo to było przecież przed eurowyborami i nie ma w tym nic złego. Żyjemy w demokracji, więc organizowanie różnych wydarzeń, które mobilizują sympatyków w okresie wyborczym, jest dobre. Nie ma co tego krytykować. Każda partia szuka klucza do serca Polaków i do mobilizacji. No lepiej w ten sposób, niż mieliby się Polacy brać za przysłowiowe łby. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Krzysztof Bosak był moim Państwa gościem, kandydat na prezydenta z Konfederacji. Łukasz Mlenda, do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i usłyszenia.